Szanowni Państwo, no niestety jest to, czego najbardziej się obawialiśmy i od czego staraliśmy się odwieść prezydenta Władimira Putina i władze rosyjskie, a mianowicie od ataku na Ukrainę. To jest bezprecedensowy akt naruszenia prawa międzynarodowego i gwałtu na suwerennym i niepodległym państwie. To, co obserwujemy dzisiaj od wczesnych godzin porannych. Wczoraj rozmawialiśmy na temat obaw właśnie o rosyjską agresję w Kijowie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim i jego współpracownikami. Dzisiaj rano przed godziną szóstą rozmawiałem także z panem prezydentem. Na bieżąco zrelacjonował mi sytuację. Teraz, jak państwo widzieliście, przedyskutowaliśmy to na bieżąco tutaj w gronie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Podejmujemy oczywiście odpowiednie działania, które już od pewnego czasu, co tu ukrywać, toczą się, więc to jest tylko pewna aktualizacja stanu i omówienie przez nas bieżącej sytuacji. Proszę państwa, no tak jak powiedziałem, bezprecedensowy akt agresji, kolejne naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego. Wierzę w to głęboko, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje. Dzisiaj z całą pewnością przez cały dzień będziemy w kontakcie z przywódcami państw Unii Europejskiej i NATO. Będziemy rozmawiali. Co do dalszych wydarzeń, będziecie państwo informowani na bieżąco, jak sytuacja będzie się rozwijała. Z całą pewnością będziemy mieli w najbliższym czasie spotkania. Mam nadzieję, że jutro spotkamy się w formacie bukaresztańskiej dziewiątki, jak to nazywamy, czyli państw NATO Europy Środkowo-Wschodniej, ale także zapowiadali swoją obecność przewodnicząca Komisji Europejskiej, oczywiście sekretarz generalny NATO. To było wczoraj. Dzisiaj sytuacja zmienia się na bieżąco, więc tak jak mówię, w ciągu dnia na pewno będą trwały konsultacje. Będziecie państwo na bieżąco informowani. Chcę zapewnić z całą stanowczością, stoimy przy Ukrainie, tak jak to było mówione przez ostatnie miesiące, tygodnie i wczoraj przez nas w Kijowie z panem prezydentem Gitanasem Nausedą i panem prezydentem Zełenskim. Stoimy przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, jako Sojusz Północnoatlantycki, jako Unia Europejska. Mamy nadzieję, że agresja rosyjska zostanie przerwana. Mamy nadzieję, że jednak władze rosyjskie dokonają refleksji nad tym, że to się Rosji nie opłaca, ani jej władzom, ani państwu, ani obywatelom przede wszystkim. Apeluję do rosyjskich obywateli, aby nie sekundowali władzom w tym działaniu. Apeluję o zaprzestanie działań wojennych, o pozostawienie Ukrainy w spokoju i zapewniam, że jako członek społeczności międzynarodowej będę czynił wszystko, żeby to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jak najprędzej zostało zatrzymane i aby Ukraina mogła dalej spokojnie trwać jako państwo w swoich granicach uznanych politycznie od kilkudziesięcioleci i mogła dalej się spokojnie i swobodnie rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję państwu.